pojawienie się 3 lata temu OKO.press na polskim rynku medialnym było rzeczywiście dużym przełomem, a jednocześnie niezwykle potrzebną inicjatywą. Dlatego też mam nadzieję, że kolejne lata będą nie tylko dostatnie, nie tylko zasobne, ale także pomyślne w realizacji różnego rodzaju projektów, czego redakcji życzę. Albowiem wolne media są dzisiaj wartością samą w sobie. Zależy nam na wolnym słowie, na wolnych mediach, ale także na odpowiedzialnym słowie i tego rodzaju działalność cechuje właśnie OKO.press. To jest niezwykła zasługa całego składu redakcji, dlatego też z okazji urodzin życzę przede wszystkim dobrych materiałów, dobrych rozmówców i także dobrych odbiorców tego, co OKO.press ma nam do przekazania. Jesteśmy przed budynkiem Zarządu Głównego, przy ławce szkolnej i chcielibyśmy, żeby szkoła była także aktywnym uczestnikiem tego dobrego, odpowiedzialnego słowa.